W namiocie za mną dzieci mogą tworzyć swoje ozdoby choinkowe. Nie wiem, czy Krzysztof może to robić w Tokio, ale może na przykład pójdzie do Disneylandu i też będzie się bawił równie dobrze jak te dzieci tutaj. No ja się bawię świetnie. Cześć, witam Was w drugim filmie z Japonii. Wspólnie z Coca-Colą dzielimy się radością w tej serii i dzisiaj poszukam dla Was trochę radości w Tokio. To jest miejsce, w którym stajesz się prawdziwym mężczyzną. Pamiętaj, nie jesteś prawdziwym mężczyzną, jeśli boisz się różowego i nie umiesz docenić Hello Kitty. Nie jesteśmy w Disneylandzie, jesteśmy w miejscu, które nazywa się Sanrio Puroland i jest parkiem tematycznym na temat głównie Hello Kitty. W sezonie świątecznym tego typu parki tematyczne mają różne świąteczne, specjalne pokazy, specjalne oczywiście też produkty, bo tutaj komercyjna maszyna jest gigantyczna, więc kupuje się też bardzo, bardzo dużo gadżetów. Akurat park Hello Kitty ma taki profil bardziej rodzinny niż randkowy, bardziej dla dzieci. Natomiast na przykład Disneyland czy Disney Sea, czyli taki park wodny Disneya w Tokio, to są miejsca takie specjalne na randki właśnie. Tam pary chodzą oglądać dekoracje, trzymać się za ręce, patrzeć sobie głęboko w oczy. Japończycy naprawdę lubią takie pozytywnie sucharowe randki. W Tokio znajdziemy bardzo dużo takich parków rozrywki. Tutaj, żeby dostać się do Sanrio Puroland, musieliśmy ponad godzinę jechać w zasadzie poza Tokio, na obrzeża Tokio. Ale warto było, bo wszędzie jest Hello Kitty i jest strasznie dużo różowego. Pamiętajcie, że w tej świątecznej serii z Japonii dzielimy się radością. Dzwon radości, więc możemy się podzielić za pomocą tego. Mam nadzieję, że to poczuliście. Znajdujemy się teraz w sali truskawkowej, w której znajdują się słynne XIX-wieczne meble skórzane przedstawiające stworzenia z mitologii japońskiej. Podobała mi się dekoracja. Kolejka była taka średnia. Jak będziecie w Japonii, musicie się wybrać do jakiegoś parku tematycznego. Szczególnie w okresie świąt, jak będziecie. A teraz wracamy właśnie do tematu świątecznego, bo dzisiaj się mamy zajmować tym, jak przez święta zachowują się pary. Mam swój balon. Idziemy dalej. So this is Nakameguro. This is one of the more famous spots for couples. Yeah. Yeah? In Tokyo. What's so special about it? Why? Night, like so many rides in here. Mm-hmm. It's so good for a couple. Mm. And it's also popular during Kanami, I think, right? Yeah, right. That's right. Yeah. And today the illumination is off, as we can see. Why is it off? Because like today is a holiday. Uh-huh. And if you come in so many people, it's so dangerous. Can't imagine, like so many people, 1,000 and 10,000 people is coming. Ah, okay. And okay. We can't move. Tegoroczna iluminacja w Nakameguro została zainspirowana lazurową grotą, która jest bodajże na Malcie. Tym, że dzisiaj te światła są wyłączone, wiąże się taka anegdota, że święta w Japonii nie są dniem wolnym od pracy. Wolny jest 23 grudnia, ponieważ są to urodziny cesarza, czyli Tanno no Tanjombi. Są to oczywiście urodziny aktualnego cesarza. I to ten dzień się zmienia w zależności od cesarza. I came here every year it's a different week. I can find like a different shop, restaurant. Mm. So that's also interesting. Święta w Japonii okazują się być ciekawe. Z jednej strony mamy to, że cała ta koncepcja jest tutaj jednak dość obca i jest taka przeklejona. Natomiast z drugiej strony jest to radosny czas. Czas, w którym Japończycy naprawdę spędzają czas wspólnie, robią miłe rzeczy dla siebie nawzajem. Bardzo ciekawe przeżycie. Przed nami kolejna bardzo efektowna tokijska iluminacja, jedna z największych. Jesteśmy teraz w Tokyo Dome, czyli okolicy skupionej wokół stadionu baseballowego w północnej części Tokio. Wszystkie te instalacje w tym ośrodku łącznie mają ponad 2 miliony żarówek.
No i stary dobry automat Coca-Coli. Automaty są wszędzie w Japonii. Tego typu iluminacje oczywiście najczęściej występują w handlowych okolicach, takich właśnie jak Tokyo Dome, ponieważ święta w Japonii łączą się z wyjściami do restauracji, łączą się z kupowaniem drogich prezentów. Istotą, najważniejszym elementem japońskich świąt są randki. Na święta idzie się po prostu na randkę z ukochaną osobą. Oczywiście naszym zamiarem nie jest tylko przedstawić japońskie święta, ale też ich doświadczyć i też dobrze się przy tym bawić. Zaprosiłem więc międzynarodowe grono przyjaciół po to, żeby podzielić się wspólnie radością i w restauracji, w takiej restauracji w rodzaju, do której przyszłaby japońska para, restauracja francuska z bardzo wyszukanym, dobrym jedzeniem. Tutaj spędzimy sobie świąteczny obiad, tak jak spędziłaby para, albo jak spędzają japońscy przyjaciele. Bo jak się nie ma chłopaka albo dziewczyny, to się spędza ten dzień z przyjaciółmi w Japonii. Like, I have a friend, she just started dating this guy like maybe 3 months. Uh-huh. And then it was like their first Christmas. Uh-huh. And then she ended up receiving this really expensive Cartier. Uh-huh. Uh-huh. She's like, I don't know, about $30,000. Uh-huh. Which is ridiculous. What's good as a present? Sometimes she wants like a bag or like a uh-huh. one piece. And then I will buy it and then reserve like a restaurant also. Mm. Engineering a cool date. Perfect date. Yeah. One guy that my friend is named Sumito. He's a uh-huh. dancer. She's like a bartender. Like when I was young, uh-huh. like when I was younger, like uh-huh. I used to look forward to like Christmas uh-huh. days because it was the whole just like romantic like time. Even like I didn't uh-huh. have like a boyfriend, I'd uh-huh. be like, this is like a very romantic uh-huh. timing, and I would hope that uh-huh. someone would just like, you know, really good looking guy would come up and then say like, ask me out for yeah. like a romantic Christmas dinner. So like a fairy, it's like yeah, the fairy so, tale day. Yeah, so there's like a whole uh-huh. this like period of uh-huh. like December, I can just uh-huh. like dream about like this yeah. like prince. And he booked like high gym, limousine, then you. Helicopter, and then good restaurant. Limousine, helicopter, restaurant. Yeah. In England, it's all about like family and mm-hmm. like, you know, getting your stuff, mm-hmm. like, with, like food and mm-hmm. like exchanging presents. It's all very fun. It's like we have that, but for New Year's, mm-hmm. New Year's is like a family, Christmas, yeah. obviously. They work so hard towards just like one special day, mm-hmm. so they want to make it very, very special for this one girl that they love. Mm-hmm. So some guys spend like a whole like a month's salary mm-hmm. just for one night, like, you know, booking like a best restaurant, buying expensive presents. And then she's calling to him. Yeah. Oh, I'm sorry, I can't go today. Then, oh, really? Oh, she stood him up. In Japan, Valentine's is like it's for guys. Yeah. Only guys receive like chocolate, and mm-hmm. it's specifically chocolate. And then we have this White Day, mm-hmm. which is like Girls' Day. So guys give back the present mm-hmm. to girls. What are your plans for Christmas this year? To meet my mom. Mm-hmm. Bring sweet cake. When I was a kid, always my mom is prepared for like a good cake. Now adult. Mm-hmm. It's time to prepare for mom. So you're making the cake on your own or buying? I hope. Oh, really cool. Is it the white cake with strawberries? Oh, really cool. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt. Okay, that's good. To jest Hiroshi z nami. Hey. Cześć Hiroshi. Hey Hiroshi. Hey. Hello. A na kamerze pani Kasia. Witamy panią Kasię. Dzień dobry pani Kasiu. Chcielibyśmy jeszcze pokazać, że tu jest pełno fajnych ludzi i się bawimy świetnie, ale nie ma nikogo więcej. No dzięki wam czuję się jak w domu, szczególnie, że widzę, że jesteście u mnie. No widzisz, nie będzie ci smutno na święta. Przez ostatnich parę dni szukaliśmy różnych elementów świąt w Japonii i znaleźliśmy... Jakie ciasto powinno się jeść na święta w Japonii, znaleźliśmy... Kurczaki, które powinno się jeść na święta i teraz jesteśmy w restauracji, gdzie kminimy, jak się powinno zaaranżować dobrą randkę. Mieliśmy bardzo produktywne kilka dni. To odwrotnie niż my. Bo my wiemy, co się je na święta w Polsce, co się robi na święta w Polsce, więc... No to my wam życzymy z Tokio wszystkiego najlepszego. Wesołych Świąt. Nawzajem! Merry Christmas! Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! Merry Christmas!
I pani Kasi też wesołych świąt. Zdrowych, spokojnych świąt dla pani Kasi i szczęśliwego nowego roku. So that's Tokyo Tower. Yeah, that's Tokyo Tower. It's a heart. And there's a heart on Tokyo Tower. It's like a tiny, tiny heart for Japanese. Because like we're quite shy. So we don't want to make it on the top. Nasza podróż przez świąteczne Tokio powoli zmierza do końca. Jesteśmy teraz na Roppongi i tutaj zmierzymy się z wyzwaniem, które ostatecznie zamknie temat świąteczny. Z czymś, bez czego święta nie mogą się odbyć. Moi drodzy, zobaczyliśmy święta w Japonii wspólnie z Coca-Colą. Podzieliłem się z wami radością, pokazując to, jak wyglądają święta w tak egzotycznym kraju. Na koniec pozostaje mi po prostu życzyć wam najlepszych, zdrowych, wesołych świąt. Pożegnam was słowami piosenki. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. And I